Tak, oto jestem. Oto kolejny nowy filmik. Tym razem z serii Poradnik do Vegasa. Pokażę, jak zrobić dobry projekt w HD, taki jaki robię. Jak go potem wyrenderować. Z pierwszy co to trzeba włączyć Vegasa. Vegas. O. Tutaj kliknąć to i wybrać tę bądź tę opcję. Wszystko jedno. Kliknąć Start all new projects with these settings. Kliknąć Apply. Kliknąć OK. Następnie trzeba wrzucić jakiś klip filmowy. Na przykład ja wstawię jakiś tekst. Może być. Przedłużymy go troszkę. Do 20 sekund. Może być. Teraz klikamy File Render S bądź File, bądź tutaj Render S. Teraz wybieramy Windows Media Video WMV. Teraz tworzymy ustawienia. Tutaj dajemy 160 stereo. Video zostawiamy na 90, żeby była dobra jakość, bądź na 100, wtedy filmiki dużo ważą. Dalej dajemy na good, klikamy OK, zmieniamy nazwę, dajemy save'a. No i on się nam zapisuje. Kiedy nam się zapisze, będzie w różnej wielkości. Ostatni mój filmik miał 800 mega. Trochę dużo, nie? No dobra, walić to. A więc to jest taki krótki filmik. Jeżeli za cicho mówię, to podgłośnie w Vegasie. No. A, jeszcze trzeba sobie zmienić dynamik RAMu. Options, preferences, display, nie, video. Tutaj dać na maksa, ile możemy. Kliknąć OK. No i git. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że poradnik się przydał, o ile się w ogóle komuś przydał. No to szczerbatek. Uwielbiam tego smoka, kurde, tak samo jak uwielbiam ten film. Właśnie rzuca się też o... Tutaj proszę, Minecraft, part 6. Zobaczcie, jak go spierdoliłem. Dobra.